Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii WWE 2K22 Universe Mode. Dzisiaj oczywiście zaczynamy kolejną galę. Dzisiaj zaczynamy galę Extreme Rules. I będziemy zaczynać od starcia normal match one on one. Po prostu taka walka, która właśnie czasami tak będzie się wydarzało. Czasami nie zawsze muszę, jakby można tak powiedzieć właśnie tak, bo na ostatniej gali, że właśnie, że jakaś walka jest wiadoma, tylko czasami potrafi być dodana nagle na ostatnią chwilę, bo w sumie zawsze można coś dodać. No i pierwszym właśnie zawodnikiem jest Sheamus, który z tej walce, która właśnie została, to została jakby coś jak kick-off tam naprawdę, tylko że no nie chce mi się robić szczerze czegoś takiego jak kick-off jakby, tylko po prostu to jakby taka właśnie jest pierwsza walka na otwarcie i taka została dodana. A rywalem Sheamusa będzie zawodnik, który jeszcze nie walczył w Universe Mode, jeśli się nie mylę, czyli oczywiście Riddle. On jeszcze nie był właśnie z tego co pamiętam w Universe Mode i on dzisiaj dostaje szansę zadebiutowania i zobaczymy jak on się sprawi. Jego były partner z teamu, czy oczywiście Randy jest na Raw, więc razem nie mogą walczyć, ale mogą obydwoje zająć się byciem singles competitors, jakby to można tak powiedzieć po angielsku, czy jakby że będą walczyć o te pasy bardziej właśnie takie pojedyncze, nie tak teamowe. I na przykład właśnie Riddle może zdecydowanie widzę go w przyszłości walczącego o pas World Heavyweight Championship, nie tylko Intercontinental, ale nawet World Heavyweight Championship. Według mnie spokojnie mógłby o ten pas też powalczyć. Sheamus już na górnej linii. Mogłem w sumie zostawić, arena oryginalnie była horror show jakby Extreme Rules, tak to się nazywało. Ale nie chciałem jakoś tego zbytnio, według mnie to nie było zbytnio nigdy fajne, bo Extreme Rules to powinno być Extreme Rules. I dobrze, że wróciło w rzeczywistości, jeśli mylę, bo było Extreme Rules. Chyba nic nie mylę, dopiero co nie, dość niedawno, bo no i właśnie fajna arena z powrotem, podoba mi się naprawdę. Ta, której tutaj właśnie walczymy, dzisiaj będziemy walczyć przez cztery części, bo będą cztery części, że jak się nie mylę, bo jest 8 walk, czyli właśnie po dwie walki na jedną część, więc akurat powinno właśnie być cztery części. Kolejna seria uderzeń Sheamusa. To jest akurat właśnie normal match. Nie chciałem jakby, że Extreme Rules to wszystkie walki dosłownie będą na zasadach Extreme Rules. No bo jednak tak chyba nigdy nie było. I WWE tak chyba nigdy nie zrobi. Choć i tak mam na pewno więcej walk niż ostatnio pewnie miał WWE na zasadach Extreme Rules. Comeback Moves chyba mam. Riddle teraz musi przyjąć 3 Celtic Backbreakery. Teraz świetnie kontruje. A i pomyliłem, dobra, i tak jeszcze skontrowałem teraz i comeback move się nie uda niestety. I kolejny raz uderzenie w głowę. Jeszcze kolano teraz na rękę Riddla. Podnosi go Sheamus. Kontra Riddla będzie reverse DDT pewnie. I jest signatura, Riddle ma signaturę. I teraz uderzenia w głowę i będzie pewnie submission. I jest submission, czy to może być koniec? Myślę, że niestety jest za wcześnie, żeby poddać już Sheamusa. Ale nigdy nie wiadomo. Wychodzi jednak Sheamusa właśnie dość szybko z tego. Ale Riddle ma dalej finishera, ale Sheamus ma signaturę. Ta seria uderzeń. I kopnięcie na koniec, trafia na koniec Riddle, odbicie od lin i senton po raz kolejny. Pora na finisher. To jest właśnie ruch, który zauważyłem, bo czasami też oczywiście gram poza odcinkiem, że on jest bardzo ciężki i nie widziałem jeszcze, żeby ktoś skontrował go, co ciekawe, więc to też jest na pewno bardzo ciekawe na przyszłość właśnie, że można Riddlem łatwo aby wygrywać, bo aby właśnie no, nie zauważyłem, jeszcze nie spotkałem się z tym, żeby ktoś to skontrolował. Nie wiem jak wygląda kontra na to, więc to jest też dość ciekawe. Seria sentonów po raz kolejny teraz od lin się odbija. Teraz podnosi Riddle Sheamusa, ale Sheamus kontruje headbutt. Kolano się nie udało. Seria uderzeń, teraz w końcu Riddle kontruje.
Running Sit Out Power Bomb w wykonaniu Ridley. Czy ja widziałem, czy tam miał comeback moves? Ma się, ma comeback moves, ale no niestety za późno troszkę zrobiłem ten jeden ruch. Ale to nic, i tak ma finishera Riddle. White Noise teraz w wykonaniu Sheamus, znaczy jego właśnie signatura, i przypina Riddla. Riddle z tego wychodzi. Prawdopodobnie teraz Sheamus będzie już chciał robić bro kicka, czy nie, podnosi Riddla i robi bro kicka. No ciężko było, nie miałem nawet jak to skontrolować tak naprawdę. Ale wychodzi z tego Riddle, dość szybko wychodzi z tego Riddle. I nie jest to koniec dalej walki. I kolejne uderzenia spadają na głowę Riddla. Sheamus na górnej linii. I knee drop teraz mocny. Kontra Riddla udało się. Kopnięcie w plecy. I senton po raz kolejny. Chciałem skontrolować go, ale dobra. I kopnięcie, i teraz może się uda poddać się. Nie wiem dokładnie, czy to działa na właśnie na głowę, czy na torso. Na głowę chyba, na głowę właśnie. I teraz zadał ważne uderzenia Riddle. Już blisko naprawdę. Ale kurde, cały czas trochę brakuje. I uciekł Sheamus, ale było naprawdę blisko. Było naprawdę blisko. I już by Sheamus jeszcze walczy, żeby go poddać, ale no uciekł niestety już Sheamus. Dwa finishery ma Riddle, nawet nie zauważyłem. Jeden wiedziałem, że ma, a drugi zapomniałem, że ma już. Ale nie udało się niestety teraz pierwszym trafić. Wyniesienie i sit out power bomb. Kopnięcie w nogę. Wychodzi teraz Riddle. Nie udało się to kopnięcie. Ale kliknąłem już, ale nie zdążyłem niestety. Na tu nie było kontry. Była kontra właśnie. I będzie German. Jest już tutaj Sheamus. Potrzebuje go bardziej na środku. Dobra, robimy to w sumie teraz, bo nie zdążyłem. W ostatniej chwili to jednak Riddle był szybszy. Teraz uderzenie w nogę. Może teraz. Teraz to trzeba spróbować. A inny finisher ma tam Riddle. Zauważyłem, ale dobra, już nieważne. Bo to będzie chyba koniec. Czy to będzie koniec tej walki? To jest koniec tej walki. Riddle wygrywa. Tu właśnie jest ta grafika jeszcze The Horror Show, ale to jednak trudno byłoby wszystko pozamieniać. Ale Riddle wygrywa pierwszą walkę na Extreme Rules i dobrze zaprezentował się właśnie w swoim pierwszym starciu na Universe Mode. I to zawsze oczywiście dobrze znaczy, jak się ktoś dobrze zaprezentuje na sam początek swojej przygody w Universe Mode. A przed nami już druga i ostatnia walka w dzisiejszej części. I przed nami druga i ostatnia walka w tej pierwszej części Extreme Rules. I zaczynamy też pierwszą z dwóch walk w turnieju oczywiście, który dalej jest rozgrywany. Oto kto zmierzy się w Fatal 4-Way'u o pas za BB Championship na SummerSlam, i pierwszy do ringu wchodzi Big E. Big E swoją pierwszą walkę przegrał, ale no przegrał z Undertakerem, więc chyba nikt nie będzie na pewno zły, można tak powiedzieć, czy coś takiego na niego, no bo jednak z Undertakerem przegrać to nigdy nie jest wstyd. A jego rywal za to jest zawodnik, który już ma zwycięstwo na swoim koncie w tym turnieju, który wygrał też na tej samym Raw, co Big E przegrał, jeśli nie mylę. Czy oczywiście Randy Orton pokonał Bobby'ego Lashley'a, to było dość po części dla niektórych może być zaskoczeniem, bo jednak i Lashley i Orton jednak w sumie to są dwoma świetnymi zawodnikami, ale tak to często będzie tak w turnieju, to naprawdę, że świetny zawodnik przegra, bo inny musi świetnie wygrać. No i znowu Ranin. Nie wiem czemu. Nie mam jakoś ustawień. Mam na 50, to normalna trzeba 50. Na 5 chyba to jest od 5 do 10. Normalnie mam ustawienia z tym Raninem. Więc nie wiem czemu tak to często się ostatnio wydarza. Bo ostatnio właśnie cały czas to się dzieje, naprawdę nie wiem czemu. Teraz już ten suplex nie uda. I German suplex za to tutaj. I będzie
Kolano nietrafione jednak. Irish Whip, ale Randy właśnie wyląduje tutaj zaraz przed ringiem. Headbutt teraz. I Big E wychodzi z tych uderzeń jeszcze. Randy powoli wraca do ringu. Dropkick nietrafiony. Irish Whip i Randy ląduje znowu poza ringiem pewnie. Teraz jeszcze back suplex chyba. Tak, back suplex tutaj na najtwardszą, tam gdzie najbardziej boli w sumie, na ringu całym, no bo tu jednak jest właśnie, tak się zawsze mówi, nie wiem dokładnie, właśnie, że najtwardsza część ringu, no i tak, tak w sumie jest właśnie. Tu pamiętam na zawsze kontuzję samego Zayna po tym, co Owens zrobił właśnie. On lubił robić, już teraz wyszedł jakby z tego, można tak powiedzieć, bo nie robi tego, tych powerbombów, na właśnie tutaj, na tym bok ringu. Wraca Big E, od razu atakuje go Randy, clothesline i kolano się nie udaje. Big E jak na razie naprawdę dobrze wygląda. Teraz za to skontrowany i dropkick i uderzenia w głowę. Uppercut mocny, teraz Big E kontruje i headbutt. Lowline wykonania Randy'ego. Knee drop teraz. Trafia Randy z knee dropem. Lowline po raz kolejny. Orton Stamp się nie udał niestety. Big E ma signature i finishera. I teraz rzuca Randy'ego na linę. Przypina Randy'ego też już bardzo szybko. Myślałem, że będzie signature próbował robić, ale jednak nie. A teraz za to Randy kontruje. Ale kontruje znowu Big E. Naprawdę właśnie Big E dobrze wygląda, choć teraz się przeliczył i dostaje RKO tak szybko, jak to właśnie często się mówi, RKO out of nowhere. Tak właśnie to wyglądało w sumie, bo Big E próbuje robić big ending, kontra i szybkie RKO, ale tym razem jeszcze to nie wystarczyło, żeby pokonać Big'ego. Clothesline się nie udał. Za to teraz Randy jest obalony tutaj na ziemię. Teraz clothesline. Kolejny knee drop. Irish Whip. Big E ląduje w narożniku. I seria tych uderzeń teraz. I kontruje jednak Big E, teraz wychodzi. 4 tylko Randy dał radę zadać. Big E jednak pierwszy teraz łapie Randy'ego. I kontruje Randy teraz. Nieczęsto mi się, powiem szczerze, właśnie udaje to skontrować. A teraz coś, co powinno być według mnie dalej jego sygnaturą, ale nie jest już w tej grze. Czyli oczywiście Spike DDT. Myślę, że w sumie, ja w sumie to mogę zrobić. Myślę, że nie wiem, czy nie dodam za punt kicka, bo jednak punt kick to jest według mnie coś, co nie powinno być używane jako signatura, nawet rzadko bym powiedział, żeby to powinno być używane jako finisher, to powinno być jak jakiś, powiedzmy teraz nie, czy jak OMG moment. I pora na RKO, ale może mam pomysł pewien, skoro już raz skontrował. I znacznie już kontrola tylko wyszedł z pierwszego RKO, więc może pora zrobić Avalanche RKO. Może to zrobi robotę swoją. Bo no właśnie normalne RKO nie dało rady. Avalanche RKO trafia i czy Big E już ma po walce, czy Big E będzie o drugą porażkę w tym turnieju. Zobaczymy. Jednak nie. Pomimo Avalanche RKO, Big E dalej jest w tej walce. No nie wiem, naprawdę nie spodziewałem się, że on to da radę zrobić jeszcze. To właśnie zrobimy Avalanche RKO, ale jednak jeszcze wyszedł. Headbutt teraz od Randy'ego. Clothesline, no jednak teraz już dominuje bardziej
Randy, ale teraz znowu kontra, STO. No Big jeszcze nie dał rady zrobić ani jednej signatury, ani finishera, co jest dość ciekawe. Kolejna kontra Bigiego. Uranagi teraz, sit out Uranagi. I przypięcie, kolejne Randy'ego w tej walce. Ale kolejny raz oczywiście się nie udaje. Kontra, po raz kolejny Randy kontruje. Ale kolejny raz kontruje Big E teraz i kolejny raz kontruje Randy. I uderzenie będą spadać na głowę Randy'ego, nie Bigiego. I nie Randy, tylko Big E będzie chciał pewnie zrobić teraz swój splash, tak zgaduję właśnie. I trafia. I przypina jeszcze też. No oczywiście walki koniec to nie jest. Ale teraz Big Ending, pewnie będzie szykował Big E. Co już może być, ale nie będzie jednak chciał, nie chciał robić Big Ending, jednak chciał coś innego. Teraz kolejna akcja Randy'ego. Tutaj się nie da. Ale tutaj się uda punt kick, póki jeszcze jest. To użyje i trafia punt kickiem Randy Orton. Teraz pora na RKO. Czy trafi Randy? Jak trafi, to myślę, że to jest koniec. Trafia Randy, to chyba jest koniec. Randy chyba zapisze drugie zwycięstwo. I tak właśnie się dzieje. Randy Orton wygra z Big Im i myślę, że naprawdę coraz bliżej naprawdę jest Randy Orton, żeby zapewnić sobie to miejsce w tym najlepszej czwórce. Bo już dwa zwycięstwa ma. Zostały mu cztery walki? Osiem zawodników, nie, 5 walk chyba by zostało, więc prawdopodobnie jednak nie da rady wszystkich walk zrobić, możliwe. Bardzo możliwe, że właśnie nie da rady zrobić wszystkich walk, zobaczymy. Jak zostanie właśnie na przykład ostatnie row, to najwyżej zrobię coś, może by to powiedzieć, za jakby 2 punkty, coś takiego. Nie wiem, jakby to w sumie zrobić dokładnie. Może do tego czasu w miarę już niektórzy i tak będą wyłonieni jako tak naprawdę zawodnicy, którzy już aby awansowali. Tak może być, nie wiadomo, jeszcze zobaczymy, jak właśnie ten turniej będzie przebiegał. Na dzisiaj byłoby to tyle. Dzięki Wam za oglądanie i do zobaczenia już w kolejnych odcinkach. Cześć!